Każde imperium w dziejach historii ma swój początek. Nie inaczej było z wielkim imperium Lechitów. Dzisiaj Zając opowie wam niezwykłą legendę. Legendę o pierwszej osadzie imperium lechickiego założoną przez Piastów. Działo się to wiele, wiele wieków przed powstaniem Cesarstwa Rzymskiego, gdy słońce zachodziło jeszcze na zachodzie, a wschodziło na wschodzie. Zanim myszy zjadły Piastów, czy tam zjadły popiela. W każdym razie ktoś kogoś tam zjadł. Chociaż na znanym obrazie austriackiego malarza, który potem został kanclerzem Rzeszy, widać popiela, który na drugie śniadanie spożywa myszy. Chociaż ten austriacki malarz znany był z tego, że miał własną wizję świata, w którym chciałby żyć, więc to może być niekoniecznie zgodnie z prawdą, ale dzisiejsza legenda będzie stuprocentowo prawdziwa. Zapraszam. Powiadali potem, że pierwszym Lechitą, który założył pierwszą osadę, był nie kto inny jak sam Andrzej Lipski. Prawdopodobnie przepłynął z zachodu za niekończącego się morza. Bo jak dobrze pamiętacie, ziemia wtedy była jeszcze płaska, a jej brzegi obmywała niekończąca się fala oceanów, po których grasowali gruzińscy piraci. I kiedy Andrzej Lipski wylądował już na brzegu ziemi obiecanej swoim kajakiem napędzanym ukraińskim silnikiem dwuosobowym, swoim bystrym okiem rozejrzał się po okolicy i powiedział, że... O kurwa, co za bagno. Ujdzie. A drzewo, które Andrzej Lipski oznaczył po swojej długiej morskiej podróży, stało się wyznacznikiem centrum przyszłej stolicy Wielkiej Lechii. A wtedy to słowiańscy bogowie, chcąc pomóc Andrzejowi Lipskiemu w budowie przyszłej największej metropolii na świecie, zesłali na ziemię bociany, które przyniosły pierwszych osadników. Wtedy jeszcze to bociany przynosiły od razu dorosłych osobników. Dopiero w późniejszym update'cie to się zmieniło i zaczęły przynosić bachory małe. Zapytacie się mnie jeszcze, Zajączku drogi, ale dlaczego oni wszyscy są rudzi? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Słowiańscy bogowie chcieli pomóc Andrzejowi Lipskiemu w budowie nowej metropolii, jednak przez to, że Andrzej Lipski przypłynął z dwoma Ukraińcami, którzy robili u niego za silnik i wiosłowali w kajaczku, pokarał przyszłych mieszkańców rudym kolorem wszystkich. I tak oto zakończył się pierwszy dzień nowego imperium. Następnego dnia wszyscy zdali sobie sprawę, że nie mogą całe życie stać pod gołym niebem pod jedną sosenką, dlatego powołali do życia urząd Boba Budowniczego i pierwszy raz zaczął działać totolotek, czyli randomowo przypisano ludzi do zawodu. Od razu rozpoczęto również budowę najbardziej potrzebnych rzeczy, jak studnia, aby przemieniać wodę w wino, oraz obóz drwali, aby wycinać Puszczę Białowieską. Następnie powołano do życia instytucję Wielkiego Leśnego Inkwizytora, czyli po naszemu zbieracza jagódek, gdzie członkowie tego zaszczytnego i starożytnego bractwa w ramach uniżenia wobec bogów i pogardy dla ludzkiego żywota nosili biustonosze na głowach, które miały zakryć ich rude włosy. I mniej więcej wtedy Andrzej Lipski zdał sobie sprawę, że nowa osada Lechitów potrzebuje zaszczytnej i dumnej nazwy. Powiadano potem, że udał się na najdalszy klif od brzegu i spędził tam wiele dni i nocy, komplementując nad nazwą dla przyszłej stolicy Lechitów. O, stał dokładnie gdzieś tutaj, o, tu sobie stał przy tym trawku i sobie o tak patrzył przez wiele dni i nocy, zastanawiając się, jaką dumną nazwę wymyśleć. Jednak prawda jest taka, że znał tą nazwę już po minucie zastanawiania się, ponieważ od dawna oglądał Zająca na YouTubach i wiedział, że nową osadę nazwie...
Germania. Pierwsza stolica Imperium Lechitów. Następnie po długich konsultacjach z bogami, a właściwie ze swoim przerośniętym ego, Andrzej Lipski wyznaczył pierwszym osadnikom reguły, gdzie mogą przebywać, gdzie mogą zbierać jagódki, gdzie mogą wycinać drzewy, krzaki owocowo-iglaste, lesiaste i wszystko ładnie obrysował i wyjaśnił przyszłym Lechitom. Początkowo życie mieszkańców Germanii opierało się na dobrowolnym wymianie dóbr. Jeden dawał jagódki, inny dostarczał mu kamień, ten przynosił wodę zamienione w wino i tak szczęśliwie żyli przez wiele dni. Jednakże wśród mieszkańców Germanii był przodek premiera Morawieckiego, który chciał wszystko opodatkować. Dlatego wymusił też budowę pierwszego rynku, który miał przynieść mu bogactwo z handlu jagódkami. O, i jeszcze taki szyldzik machnął, na którym były marchewki, a tak naprawdę sprzedawał jagódki, ale nikogo to nie interesowało, bo był jedynym handlarzem i zmonopolizował rynek i wrzucił gigantyczne podatki dla władcy, z czego Andrzej Lipski był zadowolony. O, to nie jest marchewka, a śledź. Nieważne, rozpoczęli budowę pierwszego rynku w Germanii. Rozpoczęli budowę pierwszego rynku. O, ktoś tam buduje, dobrze. Proszę bardzo, tutaj mamy przykład na nadludzkie zdolności pierwszych lechitów, mianowicie chłop za pomocą siły własnego brzucha taszczy wielką skrzynię. Po niecałym miesiącu funkcjonowania Germanii Andrzej Lipski postanowił powiększyć swoją osadę lechitów, dlatego wykupił i wchłonął lokalne plemię Słowian, które żyło jeszcze w dziczy głęboko w lesie, że ich nawet tutaj nie widać, ale tam są zaawansowane słowiańskie technologie, ale wykupił ich. Rozwój Germanii dostrzegł cesarz Wilhelm II, który siedząc na swoim drewnianym tronie drapał się ostrym mieczem po swoim łóżku. Jednak chcąc zaskarbić sobie przyjaźń Andrzeja Lipskiego, wysłał mu kilka kajzerek. Po mniej więcej 2 miesiącach istnienia osady lechitów Andrzej Lipski zdał sobie sprawę, że wszyscy nie mogą mieszkać pod drzewami, sobie siedzieć i nie mieć domków, dlatego postanowił, że zbuduje dla siebie dwór szlachecki, a reszta niech martwi się o siebie, proszę bardzo. O, tu pięknie, pięknie, przy głównym placu rynku postawił, o, taką jebutną haciendę, kuła, murowane sobie zrobił, tu kamienie. Aj, tylko że drzwi nie miał, ale zaraz potem postanowił, że jednak zbuduje drzwi, o, i wszyscy lechici budowali dla Andrzeja Lipskiego. Niedługo potem inni pierwsi Słowianie w Wielkiej Lechii zaczęli budowę swoich chatków z kamienia i drewienka, które dostali od... Nie dostali, bo musieli kupić dzięki doktrynie Morawieckiego. A podatki robią. Pierwszego dnia, pierwszego tygodnia, trzeciego miesiąca Andrzej Lipski uznał, że najwyższy czas. Wyciągnął więc swój żelazny miecz, przywieziony jeszcze z boskich krain za zachodniego morza. I pasował on tym mieczem Amalię, która od tej chwili stała się chłopem i tym samym Andrzej Lipski rozpoczął całą gównoburzę o LGBT. Niedługo potem rozpoczęto również budowę pierwszej świątyni na cześć słowiańskich, pogańskich bogów, tutaj milnie nazwanych to kościołem, bo to nic z kościołem wspólnego nie miało. O, Andrzej Lipski machnął na pęcie, o, że tu będzie główny budynek, tu zrobi o... O, takie ładne wejście, cyk, machnie i zrobi nie drewnianą, a kamienną. A co? Kamienną dzwonnicę, stać nas, cyk, i machnie. I może zrobić wyższą? Zrobi wyższą, żeby była do wysoka, żeby bogowie zza morza widzieli. Może jeszcze ciut wyższą? Nie, dobra, za wysoka. O, idealne. I tak rozpoczął. Żadnych krzyży nie będzie, bo to pogańskie świętokradztwo, tylko starzy słowiańscy bogowie, cyk. No tak już powiem wam, już prywatnie szczerze, bez tych Andrzejów Lipskich i innych podatków morawieckich, że ta gra jest całkiem ładna, te pastelowe ludziki sobie biegające, zaznaczając jeszcze, że to jest alfa, chociaż teraz wszystkie gry są w alfie, ta gra zajebiście ładnie wygląda, jak to oni sobie tutaj chodzą, biegają, jeszcze odpalmy normalną prędkość. Oj, proszę bardzo, tutaj sobie jagódki zbiera do koszyka, tu chłop niesie już je magiczną mocą swojego brzucha rękoma niósł. Ładnie. Nawet ładnie to jest. Tylko zawsze czemu wszyscy są rudzi? Dlaczego?
Nie wiem, czy ona gra na pianinie czy fortepianie, ale to generalnie jest tartak i ona powinna drzewo przerabiać na deski, ale spoko, niech tam gra sobie tego Chopina. Germania była nadmorską osadą, dlatego postawiono na handel zagraniczny. Poświęcono 20 desek, zbudowano tratwę i wysłano delegację z Morawieckim i Andrzejem Lipskim na czele do brytyjskiego Dofrobury z ofertą handeli. My im będziemy sprzedawać jagódki, a od nich będziemy kupować beczki, w których będziemy trzymać jagódki. A cóż to, do naszej Germanii przybył wysłannik od samego Kaisera Wilhelma. Zobaczmy, czego on chce, a właściwie co jest... A właściwie wysłanniczka na koniu. Słucham cię, wysłanniczko od Kaisera. Mój panie, musimy wybrać, komu chcemy pomóc. Pomogę królowi, pomogę kościołowi, pomogę ludziom. O, syndykalizm. Pomożemy syndykalistycznym ludziom, dziękuję. Pole, pole, wise, pole, ale mam już plan. Germanię wielką tu zbuduję, zaraz zobaczysz sam. Jakby co, to rysowałem obręb, gdzie ma być pole pszenicy uprawianej, no może nie na drodze. O, cyk, o, o, coś takiego. Bo tu się piekarnia i młyn budują, o, i tu już chłop sobie, a właściwie chłopka Jolanda, ale mówię, to jest gówno, burza LGBT też się odpaliła. Chodzą i, o, widzicie jak sieje? O, sieje, no to normalnie jak ty, Asterixie, Obelixie, kła, magiczne fasolki rzucają. O nie, wiadomość od władz kościelnych. Władze kościelne dostrzegły twoje oddanie Bogu i darzą cię większym szacunkiem. Gówno, prawda, ci syndykaliści w sutannach z Watykanu ogarnęli, że wyznajemy jeszcze starych pogańskich, słowiańskich bogów i wszyscy spojemy na stosie. A ratunku. Nie no, żartowałem, Andrzej Lipski nas obroni. No, akurat wiejski kościółek się zbudował. Dobrze, poświęcimy go Perunowi albo Welesowi. Nie wiem, dużo było tych słowiańskich, znaczy nie dużo w sobie było słowiańskich bogów, ale kogoś poświęcimy, kościółek. Nasza osada pięknie się rozwija, o właśnie piekarnię zbudowano i Andrzej Lipski uznał, że trzeba mu chałupkę rozbudować, dlatego dobudujemy mu coś. O, może taką wieżyczkę albo drewniane przedłużenie. O, mama, może taką chatkę, o cyk, taką chatkę machniemy, o machniesz, o. I tu wieżyczka będzie na może drewniana lepiej. Nie no, kamienna na bogatości, tylko trochę może wyższa ta wieżyczka. No, coś takiego, o pięknie, o cyk, budujcie. Dobra, może nie wygląda najlepiej, ale spokojnie, to się potem rozbuduje, przebuduje. Na razie tu machniemy sobie dodatkowe miejsce na skarbiec, a tu będzie urząd rządcy. O, i wyznaczymy komornika. Pierwszym komornikiem będzie Antonia, 18 lat, 18-letnia komorniczka. No kurwa, tego jeszcze nie było i od razu wysłannik przyleciał. Mój panie, musimy wybrać, komu chcemy pomóc. Czemu chłop rozsiewa parmezan na polu? To jest chyba parmezan, nie? Takie żółciutkie coś. Królowi pomożemy, jagódki mu dostarczymy. Jagódków u nas pod dostatkiem, jak burżujów, dlatego od razu wyślemy i burżuje jagódki do Kaisera. Dziękuję. 721 zł na 650 możliwego. Normalnie dobrobyt jak w dzisiejszej Polsce. No bogactwo aż sobie rozszerzymy o kolejną prowincję. O, nadmorską sobie kupimy. Dobrze, tu będą, powstaną wielkie apartamenty i hotele. I dorobimy się na tym. Tak, tak będzie. Ej, ale to sobie nie kupię, żeby tu bachnąć taką jebutną strefę mieszkalną. O, cyk, o, tu zabudujemy, tu. Chociaż nie wiem, czy oni mogą na piasku budować na plażach, ale spoko. I tu, o cyk, cyk, cyk. Potem te puszcze się wytnie, wszystko się założy. Tu się zrobi miejsce na plażowanie, parawany, kuła będą z lodami biegać. Wszystko będzie. Bogactwo będzie. O, i wyślemy naszą 18-letnią Antoninę, czy jakiej tam na chrzcinach dali, aby szukała dla nas więcej złóż złota. O, myślę, że to jest dobry pomysł. Oho, ho, 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 będziemy nowych chłopów awansować i cyk, awansujemy. I tym awansem odblokowaliśmy sobie krzew ozdobny.
Niestety, ale szpiegi watykańskie znalazły naszą Germanię ukrytą w lasach i puszczach, ponieważ zakonnik przyleciał. To ciężkie czasy. Mój panie, król oczekuje pewnych materiałów, a kościół chce odnowić swoje kościoły. I ale potrzebuję pomocy twoich robotników. Musi wybrać, komu chcemy pomóc. Pomogę królowi, kościołowi, pomogę ludziom. Cała władza w ręce ludzi, syndykalizm przodem. Co oni chcieli? Dostarcz 10 narzędzi i cyk, dostarczone 10 narzędzi. I odleciał zakonnik i nie dowiedział się, że tu jest kult słowiański dalej praktykowany. Jak popierdziela? O, tam leci, tu, gdzie on jest? O, tu biegnie i cyk, na przełaj, ziemi po trawniku ślady zostawia, no depcze, no powalony, pan, widzicie? Tu jest ślad, a tu nie ma śladu. Jak przejdzie, to robi ślad. No, bandyta jeden nie zna się na prawie własności, już mu tu Morawiecki i po skałach biega i pod górę gdzieś tam leci. Urany, szpieg jeden bandycki. No, a tu czterech nowych osadników do nas przybiega. I cyk. Aha, nowa tania siła robocza, co? Generalnie znaleziono złoża żelaza, tylko niestety one są u sąsiada, że tak powiem, i trzeba znowu przeprowadzić ekspansję, żeby dostać się do tego żelaza. I cyk, awansujemy chłopów, więcej chłopów, wszyscy będą chłopami, LGBT nas zaleje. Mamy już tyle chłopów, że możemy odkryć, że ryby da się jeść i je łowić, więc cyk, chata rybaka. I jak powiedział, tak zrobił, gdzie te chaty rybaka? Cyk, chata, jak pozycja nieprawidłowa, cyk, chata rybaka, co mnie nie stać, bogactwo, bogaci jesteśmy, pieniądze dawaj zalać, gdzie pieniądze zalać, wytniemy i rybackie chaty postawimy. O, i cyk, i jeszcze jedna chata rybacka, i cyk, co? Mój lordzie, przewidujemy nadchodzącą niekorzystną pogodę. Proponuję, gdy pogoda jest jeszcze korzystna, zgromadzić tyle żywności, ile jesteśmy w stanie. Gówno, prawda? Jesteśmy bogatym, żyznym krajem. Szczęście, radość, dostatek. Więcej. Przechodzący wędrowcy 4-0 zdecydowali się dołączyć. O, bandyci jakąś propagandę szerzą przeciwko naszej Germanii pięknej. Więcej chat rybaka, zalejemy rynek śledziem. Germańskim śledziem, cyk. Nie wiem, jak to jest śledź po germańsku, ale myślę, że 4 chaty rybaka stykną. A reszta to będzie plaża. I tu będą miejscówki. O, i mniejsza plaża, tym bardziej cenne będą miejscówki. O, popyt i podaż, podoba mi się. Myślę jak Morawiecki, co? Podobno kościół za mały, trzeba rozbudować. Dobra, to się rozbuduje. Myślę, że jeszcze taką jedną nawę główną możemy mach. Kurwa, postaw prosto. Cyk, o. Żeby to równo było. Beto, przesuń. Przesuń to, dziękuję. Jak to machniemy tak? Bo możemy to zrobić wyższe, nie? Tylko, że wtedy no głupio będzie wyglądało. Jak wysoko da się zrobić? Ziu, o kurwa. Łapanie. O Jezus! Ale to jest głupie. No można coś takiego zrobić. Można. Na najwyższy... O kurwa, ty, bo ja tego obniżyć już nie mogę. Kła, za wysoko. O, tu jest. Ty, jeszcze wyżej mogę. Ziu. No i to jest plan. Dobra, nie, czekaj. Kurwa. Gdzieś dało się... Weźmy... O, wypierdzielić. Dobra, dziękuję. Jeszcze raz, bo kościółek za mały. Nie wiem, czy ta chatka, bo tu się chłop już na plaży buduje. Dobra, myślę, że jest spoko. Rozpocznij budowę. Jeszcze w sobie dzwonnicę można z drugiej strony machnąć. Edytuj. Cyk, mała wieża. Cyk. Taka sama wysokość? Si. Okej, cyk. Dobra. Bo tu się chłop zaraz przy kościele buduje. Chyba, że to jakaś plebania będzie, czy coś. No ale dobra, na razie go nie będziemy eksmitować. Wiecie, czego mi brakuje, żeby tych bobów chodzących, o tu na przykład, o tu idzie prawdziwy Janusz z wąsem, kim ty jesteś z zawodu? Czekaj, stój mi się, ty jesteś Ziekos, prawdziwe słowiańskie imię, pracujesz jako chłop, a jesteś chłopem, okej. Nie, czekaj, kim ty jesteś? Mam plan, wolne, gdzie ty mieszkasz? Ty mieszkasz w tej chałupie, no piękne kratki, ale śledź osadnika, zobaczymy co robi Ziekos, ale ty jesteś chłopem, że w sensie jesteś chłopem, bo chłop, czy co ty robisz? Zaspokoić swoje potrzeby. No sobie truchta. Ty jesteś w sensie chłopem, takim chłopem, co pole uprawia, nie chłopem, w sensie pasowanym chłopem. A, do domu ci idzie. O kur, ale tu ciasno mają. A pokaż, jak ma w domu. Perukę założył. Nie, czekaj, co? Ilu ich tam w tym... Ile tu...
co oni... Dobra, o Jezus, dobra, trzeba stąd wyjść, bo tu LGBT się szerzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to łapek w górę, soczysty komentarz. On tutaj już na pożegnanie wam macha, Wiktoria wam na pożegnanie macha. Oczywiście do Germanii i do tej gierki będziemy wracać, bo dopiero to był początek. Myślę, że tu jeszcze wiele ciekawych rzeczy będzie można rozbudować i ogarnąć, jak to wygląda. To są jakieś bitwy, wojny, żołnierze szkolone. Na razie to my robimy ekspansję i nie wiem dlaczego, ale powinno być tak, że tych osadników, bobów chodzących tutaj powinno dać się jakoś nazywać, a nie mogę. No jak ona jest Anną i na chrzcie dali Anna, to już się nie da. No jeszcze więcej bobów. Oni albo są łysi, co jeszcze ujdzie, albo są rudzi, co mnie przeraża. Nie wiem, co powinno być lepiej, żeby mieli normalny kolor włosów, czy żeby dało się ich nazywać. Nie wiem, ale to jest alfa, więc miejmy nadzieję, że w końcu coś tu dorzucą, poprawią. Także co? Łapie w górę, co się stykały, też cześć, trzymajcie się i na razie.